Witamy serdecznie ze stadionu w Tiranie. Dzisiaj Polska podejmuje Albanię, z którą do tej pory graliśmy 13 meczów, z czego 9 było wygranych, 3 zremisowane, 1 przegrany. Ostatnie dwa odbyły się podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2022, w których to w Tiranie wygraliśmy 1-0 i w Warszawie 4-1. Jeszcze teraz niedawno był mecz w marcu, który Polska wygrała też 1-0. Rozpoczynamy, teraz będą przechodzone składy. Jeśli chodzi o skład Albanii, to oni postawili na formację 4-2-2-2. Oczywiście z defensywnymi pomocnikami, wysunięty tylko Aslani w ofensywie. W bramce Berisha numer 1, w obronie 4 Hyszaj, 6 Jimici, 18 Ismaili, 3 Mitaj. W pomocy 11 Uzuni, 20 Ramadani, 21 Aslani, 22 Rosji, a w ataku Cikalesi 16-17 Muci. Jeśli chodzi o skład polski, to trener postawił na formacji 4-4-2, wysuniętymi oczywiście skrzydłowymi. W bramce 1 Szczęsny, w obronie 2 Kesz, 5 Bednarek, 14 Kiwior, 18 Bartosz Bereszyński, 21 Paweł Wszołek. To pomoc, 17 Szymański, 20 Zieliński, 19 Szymański Sebastian i w ataku 9 Lewandowski i 16 Karol Świderski. Rozpoczyna reprezentacja Polski, przy piłce Paweł Wszołek. Strata. Mitaj. Zagranie do Cikalesiego. W dalszym ciągu utrzymuje się Albania przy piłce. Jest okazja dla reprezentacji Albanii. Zatrzymał to Matty Cash. Matty Cash w tych eliminacjach zagrał tylko jedno spotkanie. To ze względu na kontuzję. Teraz wraca po kontuzji. Miejmy nadzieję, że to dobrze wpłynie na reprezentację. Przy piłce Zieliński, Świderski, Szymański. Zagranie do Bereszyńskiego. Zieliński, Szymański, Świderski. Świderski jeszcze się przy piłce utrzymuje. Bereszyński. Bereszyński. Zieliński. Szymański. Jest okazja, ale zablokowany ten strzał. Jeszcze przy piłce Bereszyński. Wrzutka w pole karne. Robert Lewandowski. Nie ma bramki. Przy piłce Uzuni. Cikalesi. Stracili to Albańczycy. Paweł Wszołek, no do niego było zagranie niecelne. Rossi, Muci, Aslani, jest groźnie, bardzo groźnie, bo Uzuni próbuje wyminąć obronę, nie udaje się mu to, podaje do Ramazdaniego. Ramadani, Muci, zawodnik Legii Warszawa, przecież występował już nieraz wcześniej w eliminacjach do Ligi Europy. No, pewnie także w Lidze Europy. No i zobaczymy. Wszołek. Dośrodkowanie prosto w ręce Berisz. Mogło nie być słychać. Problemy techniczne z dźwiękiem już naprawione. Koniec pierwszej połowy. Wynik remisowy. No, ciekawa sprawa. No do przerwy żadna z drużyn nie była w stanie strzelić bramki. No, statystyki na stronę Polski zdecydowanie przeważają. Więcej podań, więcej posiadania piłki, więcej strzałów, ale to tylko jeden strzał. No, jeśli chodzi o podanie, to przeważają tutaj Albańczycy. Więcej ogólnie podań i więcej podań celnych. Przejąć zdecydowanie Albania, czyli to świadczy o tym, że Albania zdecydowanie może troszeczkę lepsza w obronie. Rozpoczynamy drugą połowę. W dalszym ciągu wynik remisowy. Przy piłce Kiwior. Zagranie do Bereszyńskiego. Szymański. Wycofanie do Bereszyńskiego. Bartosz Bereszyński.
do środka do Piotra Zielińskiego. No niedokładne podanie. Albańczycy piłkę odzyskują. Rossi. Oj, teraz groźnie Ernest Mucci! Broni to Wojciech Szczęsny, ale zagotowało się teraz w polu karnym Polaków. Wszołek. Wszołek to również zawodnik Legii Warszawa, ale zalicza raczej dobre występy. To jego drugi mecz na razie w tych eliminacjach. W prezentacji grał już wcześniej, ale... Teraz Zieliński, strzał i gol! Pada bramka w 64 minucie! Ależ to... Ależ tutaj wkręcił! Piotr Zieliński zdobywa bramkę na 1-0. To będzie jego pierwsza bramka w tych eliminacjach. Zobaczmy powtórkę. Strzelił z daleka. No, w Realu to jest nierealne, ale w zasadzie tutaj w PES-ie. Jest i bramka! Zagranie tutaj Pawła Wszołka. To pokazuje, że Paweł Wszołek jest... bardzo dobrze radzi sobie w reprezentacji akurat na tej pozycji lewego skrzydłowego. Zaczyna Albania po straconej bramce. Ismaili. Aslani. Ismaili. Mitaj. Cikalesi. Zatrzymali to Polacy. Damian Szymański. Robert Lewandowski. I zagranie do Pawła Wszołka. Czy on zdąży? No nie zdążył niestety. Niewiele tutaj brakowało, aby... rozwinąć tę akcję. Zatrzymuje Kiwior. Przy piłce byli Albańczycy. Zieliński. Świderski. Wybija to Albania na aut. Mamy zmiany. Za Zielińskiego Krychowiak, za Pawła Wszołka Kamil Grosicki, no i jeszcze tam za Świderskiego wchodzi Adrian Benedyczak. Szymański. Sebastian Szymański, zagranie do Bereszyńskiego, na raczej wycofanie. Krychowiak. Krychowiak jak zawsze, piłkę traci. Cikalesi. Ramadani. Ismaili. Wrzutka do, raczej taka laga do Cikalesiego, taka przysłowiowa. Cikalesi, przy piłce Polska, Damian Szymański. 83 minuta, znaczy nie zanosi się, żeby wynik się zmienił, ale futbol jest zdecydowanie nieprzewidywalny i wszystko się może zdarzyć. Bereszyński. Stracili Polacy tę piłkę. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj Benedyczak zdobędzie bramkę. Czy to właśnie w symulacji, ale bardziej w meczu, który dzisiaj będzie naprawdę. Ale raczej nie. Ciężko by było. Kończymy spotkanie wynikiem 1-0. Polska zdobywa kolejne 3 punkty i na razie plasuje się na miejscu drugim. Wyprzedzając właśnie Albanię. Nawet na miejscu pierwszym. Chwila, bo teraz to przeanalizuję. Nie. Polska 9 punktów. Na razie pierwsze miejsce. Zobaczymy, jaki będzie wynik meczu Czechy-Albania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.